O! O! I właśnie tak czasami w naszym życiu niektóre rzeczy brzmią. O, jeszcze raz, uwaga. Brawa dla wszystkich, którzy to usłyszeli. O! Jeśli ktoś to słyszy, oczywiście może sobie zapisać, że rozróżniam wysokości dźwięków i mam słuch muzyczny. Jeśli uważasz, że nie no, o co chodzi temu gościowi tutaj, co tam gra na gitarze i te katechezy gada, to znak, że śpiewaj tylko w gronie najbliższej rodziny. Proszę bardzo. W naszym życiu wiele rzeczy wymaga podstrojenia i teraz oczywiście w nadzwyczajny sposób, korzystając z możliwości kamery, dokonam nastrojenia. Uwaga! Proszę. Nastrojenie gotowe. Dlaczego tak mało śpiewamy? Zaśpiewamy. O tym, że nie tylko wczorajszy, ale każdy dzień jest zwycięstwem. Każdy dzień jest zwycięstwem. Każdy dzień jest zwycięstwem. Jeśli w ręce Pana zechcesz oddać go, każdy dzień jest zwycięstwem. Każdy dzień jest zwycięstwem. Każdy dzień jest zwycięstwem. Jeśli w ręce Pana zechcesz oddać go, każdy dzień jest zwycięstwem. Każdy dzień jest zwycięstwem. Każdy dzień jest zwycięstwem. Jeśli w ręce Pana zechcesz oddać go. Ewangelia według świętego Jana, 10 rozdział, 22 wiersz. Dzisiaj oczywiście w katechezie 56, 5 maja. Wiem, wczoraj słyszałem, ktoś mnie poprawiał, mówił, że w ogóle nie wie, co tutaj robię i dlaczego się tyle mylę z datami. No dobrze, już. Okej, kto się nie myli, ten chyba nie żyje. 5 maja 2020, 56 katecheza. Dzisiaj w tej Ewangelii ja widzę parę pytań, aż tak ważnych, że sobie je zapisałem. Co prawda ja tutaj zapisałem sobie odpowiedzi, ale ja doskonale znam, jakie zadawałem pytania. Pierwsze pytanie. Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Takie pytanie zadali Żydzi. My dzisiaj sobie, czy takie pytanie zadamy, czy nie, to już zależy od każdego z nas. Ja zadaję dzisiaj sobie takie pytanie. Czy rozpoznaję w Jezusie Zbawiciela dziś rano, w południe, po śniadaniu i przed kolacją? Jezus spotyka się znowu z Żydami. Ustawicznie mamy tutaj w Ewangelii Jana podawane rozmowy Jego z Żydami, w których oni chcą się przekonać. Oni chcą się przekonać, ale to jest takie przekonanie, jakbym teraz mówił, słuchajcie, no, czy na pewno tutaj są te zielone roślinki, czy na pewno za mną jest jakiś tutaj wspaniały zielony krajobraz, czy na pewno, no, udowodnijcie mi to. I trochę to ich zadawanie pytań Jezusowi, dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli to Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. No i tak jak możemy przypuszczać, Jezus im odpowiada, no ale przecież mówiłem. Mówiłem przez słowa, mówiłem przez dzieła, mówiłem przez to, co robiłem. Mówiłem, robiłem. To nie jest pytanie zadane na początku działalności Jezusa, kiedy tylko co wszedł do łodzi i powiedział, odpłyńcie, zarzućcie sieci po prawej. Po prawej, tak? Po prawej stronie. Nie, nie, nie. Te pytania zadali już widząc, co robi, widząc cuda, widząc wszystkie znaki. Oni nadal zadają pytanie, no ale pokaż, udowodnij. I tak to właśnie wyglądało, więc Jezus nie mnoży kolejnych cudów, żeby im pokazać, tylko prowadzi tak rozmowę, żeby zobaczyli, że jesteście ślepi. Otwórzcie oczy, oczywiście oczy serca. Trzy
gatunki owiec. Dzisiaj zauważyłem w tej Ewangelii. Owce, tak w ogóle, moje owce i owce nie z mojej owczarni, czyli powiedzmy to sobie wprost, do pewnego czasu nie moje owce. Którą z tych owiec ja jestem? Bardzo ciekawe. Jezus mówi tak, że moje owce słuchają mojego głosu. To jest bardzo ważne, ponieważ w niebie znajdą się Jego uczniowie, a nie jacyś, tak w ogóle, czyjś uczniowie. No, są warunki. Ja nie wiem, kto wam co mówił, nie wiem, kto wam coś obiecywał, że wystarczy tak w ogóle być dobrym, że wystarczy być tak w ogóle uczniem kogoś i tak w ogóle się starać, kopać studnie w Afryce, wystarczy być tak w ogóle dobrym. No, sorry, mam taką prawdziwą informację, no, nie wystarczy być tylko dobrym. Jezus mówi, moje owce słuchają mojego głosu, idą one za mną, ale mam też inne owce, które muszę, to jest tekst Jezusa, czyli bardzo chcę doprowadzić ich do mojej owczarni, żeby stały się moimi owcami. Czyli są też owce, które są pogubione, ale Jezus dokonuje wszystkich i wielu starań, żeby one stały się Jego owcami. Przypomina mi się tutaj rozmowa z moim przyjacielem, kapłanem, ojcem, który mówi, że pracując w szpitalu, będąc kapelanem szpitalnym, spotyka się z wieloma osobami, które do końca jakby brną, mówiąc, nie potrzebuję Jezusa. Kiedyś było tak, tutaj starsi oglądający kojarzą, nie, że jest taki tekst, jak trwoga to do Boga i rzeczywiście, że w ostatnim okresie życia nagle wszyscy się robią bardzo pobożni, bo czują, że coś mi się tu pali, że coś się tam zbliża, nie? Jakieś tutaj nie tylko emerytura wymarzona z pensją niewymarzoną, tylko zbliża się no, jakiś koniec życia i wypadałoby coś podsumować. I kiedyś tak było, że ludzie się wtedy budzili i nagle kościoły pełne ludzi starszych, którzy się modlą, Boże ratuj, bo resztę mojego życia, nie wiem, gdzieś tam troszeczkę zmarnowałem. Jak trwoga to do Boga. Obecnie właśnie ten mój tutaj bardzo, bardzo przemiły, będący dla mnie autorytetem, kapłan, ojciec mówi, że teraz się to zmieniło. Ludzie są w stanie, mając na tabliczce przy łóżku napis nowotwór, złośliwy, operacja jutro, pojutrze, mówić, nie, ja jeszcze nie potrzebuję. Nie, ja jeszcze nie jestem owcą, która chce należeć do tej owczarni. Nie, mi się to nie odpowiada. Jeszcze nie teraz. Halo, Panie Boże, wiesz co, poczekaj. Jak będę gotowy, dam Ci znak. Nie naciskaj. Bo się w sobie zamknę. To z jakiegoś filmu chyba, nie? Czyli obecnie dzieje się coś takiego, że ludzie nie tyle się wahają, nie tyle mają jakiś tutaj problem z przyjściem do Boga ze względu na, nie wiem, na jakąś swoją nieśmiałość, na lęk, że tyle w tym życiu nabroili, ale to jest takie zdecydowane. Nie chcę. Nie będę, nie potrzebuję, nie chcę być Twoją owcą. Chcę być swoją owcą. Ja myślę właśnie, że to jest, myślę, czwarta kategoria. Tutaj jeszcze nie uwzględnili. Tak w ogóle owce, moje owce, o których Jezus mówi moje owce, nie moje owce, które Jezus chce przyprowadzić do swojej owczarni. Ja myślę, że jest jeszcze czwarta kategoria owiec, które mówią, jestem swoją własną owcą. Moje bycie owcą należy do mnie. Ja jestem owcą samej sobie. I z tym jest chyba najtrudniej. Najtrudniej jest owcą, która mówi tak, ja nie chcę być nigdzie prowadzona. Ja nie chcę i tego pasterza, i tego, i tego, i tego. Obecnie chyba mamy właśnie taki problem, że ja nie chcę iść za tym pasterzem, za tym. Ja idę za sobą. Ja jestem sobie owcą, i ja jestem sobie pasterzem. Chyba to jest właśnie też problem dzisiejszego podejścia i szukania Boga. Jak można szukać Boga? Jak można szukać Jezusa, pasterza, jeśli cały czas stoję na stanowisku, to ja jestem dla siebie pasterzem. Ja jestem i owcą, i pasterzem. Idę tam, dokąd sam sobie wskażę drogę. Chyba to jest problem. Zaufaj komuś,
kto jednak tę drogę przeszedł. Jezus nie uczy nas drogi, zaczynając drogę, ale Jezus uczy nas drogi po przejściu swojej, aż przez krzyż, przez śmierć i do zmartwychwstania. Jezus tą drogę przeszedł. Ja mu ufam. W Izraelu jest taka jedyna sytuacja, tak mnie uczono, u nas w Polsce jest tak, że owce idą przodem, a pasterz z tyłu razem z pieskami pomagającymi tam po prostu przegania je do przodu. Oczywiście wiedząc w jaką stronę, część z nich oczywiście wie dokąd idą, przecież codziennie pokonują tę trasę z pastwiska do swojego tam, do swojej zagrody. I owce idą przodem, a pasterz z tyłu razem z psami idzie na samym końcu. W Izraelu jest odwrotnie. Pasterz idzie przodem, a wszystkie owce idą za nim. I to jest gwarantem, to jest gwarancją, że one dojdą do tego pastwiska, dojdą do swojej zagrody, kiedy widzą, za kim idą. Nie słyszałem, żeby to jeszcze było w jakimś innym kraju. Ja znam je, Jezus mówi, a one idą za mną. On je zna. Czy ja się daję poznać Jezusowi? Czy jestem owcą samą sobie? Czy też jestem owcą, która naprawdę całym sercem chce powiedzieć: jestem Twoją owcą. A nawet jeśli się zagubiłam, bardzo proszę, weź mnie i nazwij mnie moja owieczka. Każdy dzień jest zwycięstwem. Każdy dzień jest zwycięstwem. Każdy dzień jest zwycięstwem. Jeśli w ręce Pana zechcesz oddać go,